Dzień dobry, a ze mną jest Aleksandra Sikorska z Vivid Games. Witam cię, Aleksandro. Cześć, Krzysztof. Słuchajcie, dzisiaj jest trzeci nasz odcinek o Game Devie i trzeci odcinek, gdzie występują panie. Także pierwsze moje takie jest przemyślenie, że naprawdę Game Dev kobietami stoi. Aleksandro, czy jesteś w tej intuicji, czy faktycznie masz dużo koleżanek, czy tylko my we Skoli tak dobieramy gościnie nasze? Oczywiście potwierdzam, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o mojego pracodawcę, mamy prawie że parytet ról kobiecych i męskich, także dużo zatrudnianych kobiet, zwłaszcza na stanowiskach, tak jak ja, czy menedżerskich, ale teraz też i BI, jak można by było powiedzieć, testerki, także naprawdę. Nie ma, myślę, że już mężczyźni nie są takimi dominatorami, jak to było w przeszłości. Ale Aczkolwiek programiści są większą, cały czas mają większy wpływ na programowanie. natomiast ja przypomnę, że z nami była też Weronika, która jest programistką gier i prowadzi bloga programistkagier.pl. Była z nami Martyna, teraz jest Aleksandra. Aleksandra, powiedz, czym ty się zajmujesz, ponieważ jakby nasze spotkanie jest nieprzypadkowe. Mamy różne perspektywy tego game devu. Ty w tej chwili określasz się jako producentka, product ownerka, tak? Próbuję to odmieniać. Powiedz, czym się Tak. zajmujesz w tej chwili w Vivid Games? Nad czym pracujesz? Jako producentka w Vivid Games jestem taką ala Scrum Masterem i troszeczkę line managerem dla ludzi. W Vividzie postanowiliśmy połączyć te dwie role ze względu na to, że to sprawiło, że z jednej strony pomagam product ownerowi w prowadzeniu projektu, a z drugiej strony jestem przy ludziach, aby też opiekować się nimi. Także to jest taka kombinacja dwóch ról, stworzona stricte na potrzeby produkcji. No to faktycznie jest niestandardowe połączenie, bo Scrum Master jakby powinien akcelerować, nie powinien być menedżerem, a już tym bardziej line Dokładnie. menedżerem, a tu mamy taką hybrydę. Tak, jest to hybryda, dlatego też nie określam siebie jako Scrum Mastera, bo ewidentnie tym Scrum Masterem nie jestem. Wcześniej też w Vividzie pełniłam rolę i Product Ownera i próbowałam swoich sił w roli Scrum Mastera, ale tak jak mówię, z realnej potrzeby stworzyliśmy rolę producenta. Okej, to może zacznijmy od. Chciałbym porozmawiać z Tobą o takich dwóch rzeczach dzisiaj. Przede wszystkim, jak wygląda taki proces tworzenia gry od A do Z, bo myślę, że to jest coś, co bardzo wielu z naszych słuchaczy interesuje. Pewnie znają takie hasła nasi słuchacze, jak, że jest soft launch, jakiś hard launch, że się pewne rzeczy testuje. To jest troszeczkę coś innego i to niż znamy w innych modelach tworzenia oprogramowania, albo przynajmniej inaczej się nazywa, bo zauważyłem, że w game devie często rzeczy, które my znamy z takiej wytwarzania oprogramowania, troszeczkę inaczej się nazywają. Jest na przykład producent gier czy scenarzysta, i te osoby troszeczkę inaczej się nazywają, a pełnią relatywnie podobne role. Więc o tym chciałbym przede wszystkim porozmawiać, znaczy jak wygląda proces tworzenia gry. No i drugi temat, który będzie mnie bardzo interesował, to znaczy, co stanowi, nazwijmy to, o sukcesie gry, jakby zarówno od strony wewnętrznej teamu, jak i od strony rynkowej. I może troszeczkę zacznę od samego końca, czyli mam wrażenie, że ostatnio wszyscy zwariowali trochę na punkcie w ogóle game developmentu. Widać to przy wynikach giełdowych firm, widać to przy tym, co się dzieje. Jak wypuszczana była gra Cyberpunk, związana z naszym największym tutaj flagowym producentem gier. Czy możesz, jakby jestem ciekaw, jakby z czego to wynika? Czy to jest po prostu tak gigantyczny biznes, czy to raczej jest fan, dla którego właśnie ten game development cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem? Tak z twojej perspektywy. Z mojej perspektywy, jakby odnosząc się do podstaw, jakby potrzeba jest matką wynalazków i wydaje mi się, że patrząc na rynek,
smartfonów, tabletów i ogólnie tej całej technologii się rozwija, stąd też takie powstało zapotrzebowanie na gry. Ludzie, zresztą chyba Martyna też mówiła, 60% populacji ma teraz smartfona. Dzieci w szkole, kobiety, mężczyźni, nawet babcie i dziadkowie tak naprawdę posiadają smartfony, więc trzeba tym ludziom dostarczyć content na smartfona i myślę, że stąd to też taki boom. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo odbiorców, różnych odbiorców, także stąd taka potrzeba i myślę też nieczerpiące się zasoby gier, żeby ten content dostarczyć. Mhm. Powiedz, bo ty rozumiem, specjalizujesz się wytwarzaniem gier właśnie na telefony i na tablety, tak? Co, jakby to jest twoja specjalizacja. Tak, potwierdzam, dokładnie. Jako Vivid Games robimy, skupiamy się wyłącznie na rynku mobilnym i robieniem gier na telefony. A to się bardzo różni, to znaczy jakby domyślam się, że między konsolą a komputerem jest ogromna różnica, a może się mylę, natomiast czy między telefonem a komputerem również jest duża różnica? W sensie w procesie wytwarzania gier? Myślę, że w procesie wytwarzania gier jest duża różnica. Jakby nawet przy samej rekrutacji specjalistów my tą różnicę zaznaczamy. Absolutnie osoba robiąca gry na pecety nie będzie chciała robić gry na mobile. I też przy technologia jest zupełnie inna. Jakby i iOS, i Android ma swoje ograniczenia i specyfikę oprogramowania. Także content, który też jest w grach, jest inaczej robiony na pecety, na konsole, a inaczej jest robiony na mobilki. Tam są ograniczenia techniczne, pamięciowe. Także no, zupełnie inna jest zupełnie inny jest proces wytwarzania gier. Tak samo i też testowania tych gier. To, jaką ja bardzo dużą różnicę widzę w grach konsolowych, chociażby czy pecetowych, a mobilnych, to to, że tak jak, nie wiem, odwołując się do Cyberpunka, nie było prewersji, nie było soft launchu, nie było testów, tak domniemam, bo gdyby było, nie byłoby takiej afery pewnie. Gra mobilna jest mniejsza, można ją releasować co miesiąc, co dwa tygodnie, co tydzień dodając jeden feature i sprawdzać, czy gra się podoba, czy trzeba coś zmienić. Także myślę, że to jest zasadnicza różnica i uważam, że na plus sprawdzania, i oczywiście samego dostępu do smartfonów, tak jak mówiliśmy, nie każdy ma konsolę, nie każdy ma super peceta, żeby grać w dobre gry. Czyli dostępność i powszechność rozwiązania, jaki model biznesowy, interfejs, jakby dotyk, tak, versus jakaś klawiatura czy pad, różnic jest faktycznie całą masę, to porozmawiajmy faktycznie o procesie wytwarzania gry mobilnej, to znaczy co wydarza się krok po kroku? Wydaje mi się, że jesteś najlepszą osobą, żeby o tym opowiedzieć, jako producentka, ex-product ownerka. Jak tak naprawdę krok po kroku, co się musi wydarzyć, żeby powstała taka gra? Oczywiście. Generalnie podam taki troszeczkę idealistyczny proces powstawania gry. Oczywiście każde studio może mieć inny proces, jakby pominąć pewne etapy. Z mojej perspektywy, z perspektywy gier, które robimy w Vividzie, chyba że jesteśmy wydawcą, to też troszeczkę się różni, ale zacznijmy od tego, że jesteśmy deweloperem, robimy swoje gry od początku do końca. Więc na początku musi być pomysł. Na początku musi być pomysł poparty badaniami rynku, czyli taki research zrobiony. Do kogo gra ma trafić? To zatrzymajmy się tu chwilę, Aleksandra. To znaczy pomysł, tak? Bo to się mówi pomysł. To znaczy, czy to jest tak, że przychodzi ktoś do Vivid Games czy innej firmy, mówi, ale mam pomysł na grę, nie wiem, wiewiórka wskakuje na drzewo, zbiera orzechy i to jest po prostu w mojej głowie. Czy to jest tak, że jest jakiś specjalista, game designer, który wymyśla, tak jak scenarzysta w filmach, który po prostu ma te pomysły, czy
może jest jakiś jeszcze inny sposób, jak generowane są te pomysły, tak? Raczej powiedziałabym, że ten pomysł jest definiowany przez rynek. To znaczy są badania, są zespół marketingowy tak naprawdę się tym zajmuje, żeby znaleźć albo nisze, albo właśnie gry, które teraz są najbardziej popularne i wtedy pod to my dostosowujemy pomysł, nieodwrotnie. Chyba, że faktycznie, mówię, tak jak trafiają do naszego programu wydawniczego już jakieś gry, czy z innych studiów, które nie mają tylu mocy przerobowych, żeby wypuścić tą grę, no to faktycznie my ją sprawdzamy, my ją soft launchujemy i dostosowujemy pod wymagania rynku. Ale jeżeli chcielibyśmy robić naszą grę, to sam pomysł nie wystarczy. Musi być rzetelnie sprawdzony w sklepach, czy na iOSie, czy na, czy na Google Playu, czy to w ogóle, czy ludzie wyszukują takie gry, czy to w ogóle ma rację bytu. Także bardziej zaczynamy od tej strony sklepowej i szukamy zapotrzebowania i do tego dostosowujemy pomysł, aniżeli jest pomysł i uważamy, że to w ogóle będzie eureka. No, nie do końca tak jest. Okej. Czyli w dużej mierze decyduje research i obserwacja pewnie jakichś trendów rynkowych, tak? Czyli jeśli akurat w tym momencie jest, nie wiem, jakieś popularne są, nie wiem, jakieś proste gry, jakieś takie kliki, zbieranie czegoś, to obserwując to, można jakby w ten trend wejść i obserwować, co się akurat w tym momencie ściąga. Albo tak jak mówisz, są jakieś takie małe studia, które do was przychodzą i mówią, nad czymś pracujemy, coś już mamy, pomóżcie nam to rozwinąć i sprzedać. Tak. I trzecia opcja, szukamy rynku niszowego. To znaczy jeszcze tak pracuję i zostałam zatrudniona w Vividzie też do tego projektu. Ma już 6 lat. Jak się okazuje, idealnie w ogóle Box trafił w rynek gier. Jest to jedna z bardziej popularnych gier sportowych ściągana na mobile. Także tutaj jakby trafiliśmy w samo sedno. Gra do boksowania się, tak? Na telefonie. Tak, dokładnie tak. Nie ma, no nie ukrywam, jest jedną z najlepszych gier na App Store i Google Play. Okej, dobra, czyli mamy pomysł, albo przeniesione przez studio, albo wymyślone wewnętrznie, co warto podkreślić, na podstawie researchu, co się dzieje dalej? Gdzie ten pomysł trafia? Na biurko, nie wiem, zarządu, który mówi to i to? Czy, nie wiem, jest jakiś komitet, który tam stwierdza, że może warto to rozwijać? Co się dzieje dalej? To pewnie zależy od studia, kto podejmuje decyzję. Czy jest to grono specjalistów, designerów, czy jest to CEO. Także no, na pewno jest to decyzja nie jednej osoby, a większego grona, ale żeby ją podjąć, trzeba mieć niezbędne narzędzia. Także przy taki research powinien odpowiedzieć na pytania, do kogo ma trafić gra. Co przyniesie nam pieniądze. Też kiedy budujemy, kiedy robimy research, to też jest odpowiedni plan na budżet, zarówno ten produkcyjny, jak i przygotowywanie analizy prognoz sprzedaży, także forecastowanie. I jakby zarząd, czy ta gremium decyzyjne, jakkolwiek w jakimkolwiek studiu, to ktokolwiek to będzie, musi świadomie podjąć decyzję. Tak, chcemy zacząć tą grę produkować, ponieważ wiążemy z nią przyszłość i ma nam przynieść pieniądze, bo o to tutaj chodzi, jak w każdym biznesie. Jasne. Okej, no to dobrze, mamy podjętą decyzję, robimy grę Box czy inną i chcemy ją rozwijać. Co się dzieje, jaki jest następny krok? Więc bardzo skrótowo, tak, jeżeli już podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy produkować grę, pierwszej w kolejności muszą odbyć się testy. Testy tego, czy nasz pomysł ma rację bytu i nasze przekonania o tym, że gra będzie fajna, faktycznie jest fajna. Także tutaj przystępując do produkcji i też jakby operując w Scrumie, bo to jest bardzo ważny tutaj punkt,
większość, a w zasadzie teraz najpopularniejszym takim frameworkiem dla wytwórców oprogramowania i również też korzysta z tego game jest Scrum. I Scrum zakłada, że pod koniec sprintu, przyjmuje się, że jest to około miesiąca, czasami dwutygodniowe, pod koniec sprintu musi powstać inkrement, żeby sprawdzić, czy założenia, czy ta gra, czy cokolwiek, co się produkuje, spełnia nasze oczekiwania. Czy czasem nie jest po prostu strzałem w kolano. Także tutaj rozpoczynając produkcję, musimy mieć na względzie, zwłaszcza jeśli chodzi o gry, żeby jak najszybciej grę release'ować, jak najmniejszy fragment, żeby od razu dostawać wiadomość zwrotną, czy to, co robimy, jest fajne. Czy to robimy, ma sens. Czyli określmy tą najmniejszą część, czyli jeśli gra ma polegać, dajmy na to, niech będzie na tym boksie, tak? Tak. To co będzie najmniejszym, czyli co, będzie możliwość co, tylko nadawania sobie, nie wiem, jakiegoś określonego typu ciosów, tylko jedna runda, tak, to będzie bardzo krótka gra w tym momencie, czy co to znaczy właśnie taki krótki mały fragment? Na przykładzie boksu i generalnie wszystkich gier, i to jest jakby najistotniejszy element, który wciąga gracza, jest gameplay. W przypadku boksu jest to oczywiście dwóch bokserów zadających sobie ciosy. I na gameplay również oprócz mechanik składa się chociażby sterowanie. Także przy pierwszym soft launchu można wypuścić 2-3 wersje, żeby aby testować, czy używają generów, czy używają jabów, czy używają wszystkich tych mechanik, które sobie wypuściliśmy. Równie dobrze może iść na soft launch tylko jedna mechanika, żeby zobaczyć, czy w ogóle gracze grają, czy to wciąga, czy ich porywa. Także dla wszystkich twórców gier, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę, podstawa to jest gameplay. Od niego wszystko się zaczyna, na nim się wszystko kończy i on motywuje do tego, żeby dalej grać, żeby dokonywać płatności i żeby zostać w grze. Także gameplay. Okej, czyli gameplay, czyli ta właściwa rozrywka. Okej, no ale teraz powiedz mi, Aleksandra, co jeśli... No wydaje nam się, że jednak to nie chwyta, to znaczy, że no mamy ten boks, wydaje nam się, że to jest fajny pomysł, no ale no na przykład ludzie niezbyt chcą to grać, mówiąc wprost, tak? Czy wtedy taki pomysł od razu wyrzuca się do kosza, czy też może właśnie robi się jakieś drobne zmiany, adaptacje, które sprawiają, że ludzie, no wtedy nagle zacznie ta gra być interesująca dla graczy. Co się dzieje? Jakby jak jest, czyli dwa scenariusze, bo jak idzie, rozumiem, dobrze, tak, jest gameplay, to idziemy dalej, przesuwamy się do kolejnych etapów, tak. Dokładnie. A co jeżeli widzimy, że tak, no nie do końca, tak? Jeśli nie chwyta, robimy iterację. Także też niezwykle istotne jest, i tutaj też może nie każdy jest świadomy, że rzucając grę mobilną, mamy możliwość oeventowania jej. To znaczy, że podpinamy tam analitykę i bez udziału osób trzecich, bez dostawania bezpośredniego feedbacku od graczy, my dokładnie lub mniej dokładnie, ale możemy sprawdzić, co tam nie działa. Jeżeli, nie wiem, widzimy trzy przyciski, mamy trzy przyciski dotyczące mechaniki gry i widzimy, że tylko gracz tapie jeden przycisk, to znaczy, że te dwa albo są mało widoczne, albo poprawkę i iterujemy kolejny raz. Także to, jeżeli nie działa. I kiedy powiedzmy, no też nie można iterować bez końca. Także to, co jest niezwykle istotne w soft launchach, żeby powiedzieć sobie dość i po to, aby nie generować dalej kosztów, żeby nie generować kosztów i po prostu ubić. Po to tak naprawdę są soft launche. No właśnie, żeby nie robić gry rok, dwa lata, półtora roku i wypuścić i okazuje się, że jest klapa. Także najważniejsze jest, żeby sprawdzać, zwłaszcza teraz, kiedy mamy te możliwości. Wystarczy grę udostępnić na jednym rynku, w jednym kraju i mamy tak naprawdę możliwość sprawdzenia, co działa, a co nie.
Okej, czyli sprawdzamy, jak mówisz, można eventować, czyli co, podpinamy tam jakiś Firebase, tak, jakiś Crashlytics, patrzymy, co gdzie ludzie klikają, mówiąc wprost. Tak. Masz rację, żeby nie starać się na siłę udowodnić, to jest chyba taki typowy błąd startupów, tak, że na pewno mi się uda, nieważne co powie rynek, tak, a tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najszybciej zweryfikować, czy ludzie to kupują, tak, kupują to klikami, czy kupują to ściągnięciami. Najgorsze Chcecie jest, jeszcze. tak? Powiedz, a potem powiem. Najgorsze jest właśnie takie klapki na oczach i patrz, jakby z nadzieją, że a może był jakiś bug, a może był jakiś crash, to dlatego te wyniki nie są takie fajne. Więc to, co jest ważne w soft launchach, żeby wypuszczać produkt nie tyle kompletny feature'owo, ale żeby był on sprawny technicznie. Także żeby nie było tej dozy niewiadomej, czy to może dlatego, że się crashuje, nie wiem, pamięciowo device czegoś nie ogarnia. Także to jest niezwykle istotne. Okej, to dobrze, że to powiedziałaś. Czyli soft launch to nie znaczy wersja to, co zrobił CD Projekt Red, to nie znaczy wersja, która nie działa w wielu miejscach. Soft launch to znaczy mała gra jeszcze z nie wszystkimi poziomami, z jeszcze nie wszystkimi funkcjonalnościami. To jest bardzo ważne to dla osób, które nas słuchają. To, co Że jest jeżeli gra ciekawe. nie działa, to ludzie po prostu stwierdzą, ojej, to nie działa, to ja nie chcę w to grać. Dokładnie. I to, co jest ważne w grach mobilnych, też ona nie musi być super piękna. Oczywiście grafika jest dodatkowym atutem, ale my równie dobrze na soft launch możemy puścić gameplay, który nie jest piękny. Możemy mieć dwóch brzydkich bokserów, którzy nie są super ekstra wypompowanymi postaciami 3D, a po prostu dwoma gościami i to już nam dużo mówi. Z życia wzięty fakt, ostatnio też już nawiązując do naszego boksu, troszeczkę odświeżamy wygląd gry, po czym testując konkretny ekran, wyszło na to, że ta zmiana za dużo nie przyniosła, bo ani konwersja się nie zmieniła, ani sprzedaż na ekranie danej paczki nie wzrosła. To znaczy, że w grach mobilnych liczy się przede wszystkim funkcjonalność, a nie do końca grafika. Tutaj może ktoś mnie za to zlinczować, ale dane mówią same za siebie. Także grafika nie jest tu tak bardzo, myślę, istotna jak funkcjonalność. No tak, czasami aż człowiek się zastanawia, jak widzi niektóre gry, czy to specjalnie one mają taką, nazwijmy to, charakterystyczną, bardzo prostą grafikę, właśnie 2D, czy maksymalnie 2,5, a to nie jest takie dopieszczone, ale to sprawia, że człowiekowi też łatwo jest skupić się, tak jak mówisz, na tym gameplayu, tak, na tym, co jest core'em tego. Czyli jakby mamy dwa scenariusze, albo idzie to do przodu, albo musimy ciągle iterować, aż się uda i w pewnym momencie, co ważne, powiedzieć, dobra, dość, to nie idzie w dobrą stronę, spróbujmy może z jakimś innym pomysłem. No to dobrze, załóżmy, że idzie to w dobrą stronę, czyli mamy potwierdzone, że ludziom się to podoba, że analityka idzie w dobrą stronę, że faktycznie widzimy te funkcjonalności, powinniśmy rozwijać, dobudowywać kolejne poziomy. Co się dzieje dalej? To znaczy, ciekaw jestem też, bo oczywiście mówi się, ok, soft launch, hard launch, ale jakby jaka jest ilość pracy taka standardowo między do soft launchu względem do hard launchu? Czy to jest między soft launchem a hard launchem z, nie wiem, dwukrotnie więcej pracy, trzykrotnie więcej pracy, żeby wypuścić taką grę już gotową, między tym, jak wypuścimy tą pierwszą wersję z twojego doświadczenia? Przede wszystkim, jeszcze cofając się do soft launchy, mając właściciela produktu, czyli product ownera, on dąży do uzyskania konkretnych KPI-ów, żeby wypuścić tą grę na hard launch. U nas w firmie jest dosyć fajna praktyka, że sobie dzielimy soft launchy. Powiedzmy, mamy ten soft launch gameplayowy, żeby zobaczyć, czy gameplay wciągnie soft launch monetyzacyjny, czyli czy content, który udostępniamy, się sprzedaje. Może być soft launch techniczny, czyli czy gra jest dostosowana do mobilek. Także jeżeli te wszystkie punkty mamy spełnione, tick boxy odznaczone, KPI-e retencyjne i sprzedażowe są na zadowalającym poziomie, bach, pchamy grę na hard launch, na globalny rynek. I teraz jeszcze nawiązując cię, do pytania. Czyli soft launch, bo mówisz soft launch, tak? Ale tych soft launchy, z tego co mówisz, jest kilka, tak? Czyli tak, jakby to nie jest wypuszczam. Dokładnie.
Okej. Okay. A jeszcze jedno, bo mówi się, to padło chyba nawet w naszym podcaście, że wypuszcza się często w jakichś tam krajach, że nie wiem, nie tak dawno były Filipiny, które dobrze odzwierciedlały rynek Stanów Zjednoczonych. Czy nadal się tak robi, że wypuszcza się w jakichś takich dla nas z perspektywy Polaków dość egzotycznych krajach, żeby właśnie przetestować, czy to będzie dobra gra na cały świat? Tak, jakby kwestia, dlaczego to są Filipiny, jakby są dwa oczywiste determinanty, koszt i koszt użytkowników, których kupujemy, i tam akurat ten rynek jest dosyć dla nas łaskawy i się to opłaca, bo i liczba osób, które możemy pozyskać. Także tak, my także soft launchujemy na Filipiny, ale też na inne kraje Ameryki Południowej. Także że tutaj po prostu no jest to dobra forma sprawdzania KPI-ów, aczkolwiek one potem mogą się faktycznie różnić, ale wychodzimy z założenia, że raczej będą lepsze, aniżeli gorsze. Mhm. I to też potwierdza nasze doświadczenie. Okej, okay, dobra, to wracamy do hard launchu, czyli mamy te tick box, ok, techniczny, tak. Soft launch udał się, tak, funkcjonalny, retencja jest na dobrym poziomie, wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę, nie ma bugów, crashy jest relatywnie mało, czas wypuścić grę tak jakby full scale. I co wtedy się robi też od strony marketingowej, żeby to faktycznie złapało swoją trakcję, jak to się mówi? Tak naprawdę marketing działa już od samego początku. Oni sobie w backgroundzie troszeczkę, nie chcę powiedzieć w oderwaniu od produkcji, ale jakby oni mają swoje schematy. Ja tutaj też mówię, jestem bardziej bliżej produkcji, aniżeli marketingowo, ale w marketingu do hard launchu są tworzone creatives, też jest robione ASO, czyli to jak... Optimization. Dokładnie, czyli wszystkie keywordy, żeby łatwo było znaleźć grę. Także szereg rzeczy jest robionych tak samo jak my soft launchujemy sam produkt, tak w backgroundzie marketing testuje na sklepie wszystkie kreatywsy, keyarty, ikonki. Także to też jest jakby osobny schemat troszeczkę. Okej, czy jeszcze marketing swoją ścieżką robi takie testy, co faktycznie działa, co się sprawdza w marketingu danego produktu? Dokładnie, jakby od marketingu i od ściągnięcia wszystko się zaczyna, a potem gra musi przemawiać sama za siebie, ale zanim ten gracz ją ściągnie i pobierze, to tutaj marketing musi zadziałać. Mhm. Dlatego okay, tak ważny jest ten research. Może jeszcze dopowiem. Bardzo często jakby na rynku jest tak niezwykle wielka konkurencja, że mimo nawet dobrej gry, ta gra może zostać nieznaleziona. I tutaj jest ważna rzecz dla osób, które nie wiedzą, czyli kupowanie użytkowników. Tak naprawdę rynek jest bardzo duży i z ruchu organicznego na ten moment, patrząc na gry, przynajmniej w Vividzie, no nie jesteśmy w stanie bez kupowania użytkowników zabezpieczyć bardzo dużej ilości pobrań. Jakby to jest maszyna samo nakręcająca się. Im więcej kupujemy, tym więcej też ludzi z tej nieorganiki przychodzi, bo znajduje grę, która pnie się w rankingach. Także no to jest niezwykle istotne. Myślę, że warto, żebyś Aleksandra powiedziała, czym jest kupowanie użytkowników, bo wielu ludziom się to kojarzy z kupowaniem followersów, czy jakichś kont tak. Nieprawdziwych z Instagrama, czy jakichś tam z Indii dla instablogerek, ale tu mówimy po prostu o płaceniu za reklamy po to, żeby Google czy Apple pokazały waszą grę w jakichś tam promowanych, żeby do większej liczby ludzi dotrzeć. Tak? To nie chodzi o kupowanie nieprawdziwych kont, bo z nich nie mielibyśmy sensownych testów, prawda? W zasadzie, aby zmiękczyć to twarde słowo kupowanie użytkowników, tak jak mówisz, to jest po prostu zwiększanie zasięgu gry, żeby trafiła do większej ilości odbiorców. To znaczy, jeżeli pan Kowalski chce ściągnąć grę sportową, a nie ma pomysłu, jak ją znaleźć na sklepie, a my wiemy, bo na Facebookach polubił gale KSW i inne bokserskie,
strony, to wtedy ta reklama mu się pojawia i pokazuje, o, może chcesz zagrać w grę. I to nie znaczy, że my go kupujemy i każemy mu nie wiadomo co robić, tylko po prostu zwiększamy tą dostępność, żeby on znalazł tą grę. Oczywiście są różne rodzaje tego user acquisition, bo ktoś może tylko zobaczyć, ale też możemy triggerować konkretne akcje, żeby gracz wszedł do gry i wtedy płacimy za to, żeby on doszedł do, nie wiem, piątego levelu. Także no są różne formy, ale to jest naprawdę tak obszerny temat, że zupełnie na inną rozmowę. Ale absolutnie kupowanie użytkowników nie jest czymś demonicznym, a w zasadzie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania gry. Okej. Czyli mamy teraz hard launch, jest gra już jakby w sklepach, w wielu krajach. Jestem ciekaw, czy rozróżnia się w zależności od kraju to, jak gra, nie wiem, wygląda, bo większość gier jednak wypuszcza się w języku angielskim, więc jestem ciekaw tutaj podejścia twojego czy Vivid Games ogólnie, czy staracie się, nie wiem, jakoś lokalizować te gry na najważniejsze, najpopularniejsze języki, czy niekoniecznie. Tak naprawdę na przestrzeni czasu tych się zmieniło. I kiedyś, wypuszczając grę, było niezbędnym zlokalizować ją w 14 językach, bo to dawało szansę na featuring. Teraz featuringi już są, nie mają takiej mocy jak kiedyś i nie trzeba spełniać tych wszystkich warunków, które trzeba było kiedyś. My dalej lokalizujemy nasze gry. Jest to taka praktyka, że 13 języków zazwyczaj mamy minimalnie, ale faktycznie na rynku, rynek w Stanach jest największy i na nim się skupiamy. Także. A poprzez lokalizację też rozumiemy też robienie głosu w tym momencie, czy to są tylko tak naprawdę podpisy w języku natywnym? Nie, głosu w ogóle tak, oprócz GFX-ów i muzyki w grze nie ma żadnych, nie wiem, lektorów czy voice-overów, tylko i wyłącznie jeżeli pojawiają się tutoriale czy storyline'y, jest to wszystko pisane, a nie czytane. Też oczywiście wiemy, że nasi użytkownicy, gracze tak naprawdę nie używają, kiedy widzi się kogoś grającego w grę z włączonym dźwiękiem. Także zwłaszcza teraz, jak nie wiem, grają w komunikacjach miejskich, czy nawet na, nie wiem, na wykładach, na studiach, tak? Też ktoś sobie coś odpali i to jest gra bez dźwięku, tylko i wyłącznie gameplay. Okej. Czyli ten dźwięk nie ma aż takiego znaczenia w tym wypadku. Ciekawostek też właśnie powiem, generalnie lokalizacja, fajnie ją mieć, bo wiadomo, jeżeli ktoś ściąga grę z innego kraju i Francuz chciałby sobie poczuć ten dodatkowy feeling, to jest to fajne. Nam zarzucano, że chociażby gra Real Boxing jest robiona, są robione w Polsce, a nie mają polskiej lokalizacji, więc w jednej z gier postanowiliśmy wprowadzić i tak naprawdę nie miało to żadnego przełożenia finansowego, żadnego. Było bardzo dużo hejtu, że o, polskie studio i nie ma gier w języku polskim, ale kiedy zrobiliśmy test i dwie gry puściliśmy w języku polskim, absolutnie nic dla nas się nie zmieniło, poza wydłużonym okresem produkcji, bo tak naprawdę to się wiąże z dodatkowymi testami. Każdy feature, który wprowadzamy, też musi być przetestowany, wpisany do logkita, także to jest naprawdę nie takie lekkie, wprowadzić język polski, bo wszystko trzeba dokładnie przetestować i sprawdzić, czy się dobrze wyświetla, nie jest za długie, za krótkie, także a często nie ma to przełożenia w rewie, po prostu. Czyli w przychodach, okej. Okay. To może chcecie zapytać o takich etapach. Tak. O etapy produkcji gry jeszcze. Chcecie zapytać, żebyśmy do tego płynnie mogli przejść. Czyli jakby powiedzieliśmy, co się dzieje w takich jakby dużych krokach. Natomiast chciałem cię zapytać, jakbyś miała wytłumaczyć dla laika, jakby co musi się po czym wydarzyć, tak? Bo wyobrażamy sobie jako dla mnie, też jako osoby, która jest w jednym z projektów, który produkuje dość dużą grę,
nie wiem, no dużą jak na mobilną, bo budżet tej gry to jest około 10 milionów złotych, czyli chyba jak na mobilną to jest dość duża gra. Bardzo dużo, To, co zauważyłem tam, to jest taka ta interdyscyplinarność zespołu, która mnie najbardziej w tym wszystkim fascynuje. To znaczy z jednej strony są graficy, z drugiej strony dźwiękowie, z trzeciej strony osoby, które zajmują się tą frontendową warstwą, tak, czyli tym językiem Unity. Z czwartej, czy już piątej strony kwestia backendu, algorytmów, które tym sterują i zarządzają. Wreszcie mamy osoby, które zajmują się tylko czystą analityką i parametryzowaniem tej gry, żeby ona była odpowiednio łatwa, odpowiednio trudna, a wręcz zmieniała się w zależności od tego, czy ktoś jest dobrym graczem, czy nie. Więc mnie osobiście fascynuje, że w game devie tak naprawdę jedna rzecz, jeżeli nie zadziała, dajmy na to, nie wiem, nie ma grafik, no to co z tego, że jest tam najlepszy silnik, będzie najlepiej zaprogramowane, to jeżeli to będzie wyglądało słabo, tak? Z drugiej strony nawet najlepsze grafiki nie pomogą, najlepsze algorytmy, jeśli się okaże, że właśnie na testach to się wyłożyło, bo ktoś tego naprawdę porządnie nie sprawdził i tu jeszcze mamy wielość telefonów, o których powiedziałaś. Więc stąd chciałem cię poprosić, żebyśmy w tej drugiej części, żebyś w drugiej części przybliżyła słuchaczom, co tak naprawdę się dzieje, jak wygląda sam proces tworzenia gier, bo dla wielu osób to jest jakaś totalna tajemnica, jakby myślą, że pewnie wiele osób sobie wyobraża, że albo jest to właśnie taka grupa dwóch jakichś zapaleńców, który tam jeden robi grafikę, muzykę, wymyśla, a drugi to wszystko koduje, albo wyobrażają sobie pewnie, że to jest jak CD Projekt Red, że jest 500 osób nad jedną grą, siedzi, jedna osoba robi, nie wiem, tylko cienie drzew, inna osoba tylko cienie postaci i to jest tak super szczegółowe. A tak naprawdę większość game devu to jest coś pomiędzy, tak? Czyli kilkunastoosobowe zespoły siedzące nad jakąś grą przez kilkanaście miesięcy i tak pewnie wygląda większość procesów tworzenia gier mobilnych, więc proszę cię, opowiedz krok po kroku, co się dzieje właśnie od tego pomysłu do tego soft launchu czy hard launchu. Tak naprawdę, i teraz może zdziwię wszystkich, jeżeli pracujemy w Scrumie i mamy product ownera, to on tworzy backlog. I na tym backlogu znajdują się wszystkie funkcjonalności, feature'y, które on chciałby, żeby były. I tak jak mówisz, jeżeli mamy zespoły interdyscyplinarne i widzą, że trzeba zrobić postać, widzą, że trzeba zrobić dźwięki, jest gro rzeczy technicznych, wpinania SDK-ów, żeby w ogóle gra mogła funkcjonować, to po prostu te osoby spotykają się i poszczególne kompetencje tak naprawdę decydują o tym, co w danym sprincie robią i co dostarczają. Także graficy robią modele, oczywiście na początku są koncepty, też zależy od studia, jakich faktycznie ludzi ma, czy może coś outsourcuje, bo też tak może być. My teraz jesteśmy mamy produkt w ręku, więc to też na hard launchu zupełnie inaczej wygląda i kiedy gra jest już kilka lat na rynku i na przykład mamy jednego grafika, który naprawdę od menusów po modele jest w stanie nam dostarczyć wszystko i nie musimy tutaj kombinować z wielkością tak naprawdę zespołu. A na przykład jak tworzyliśmy box, mieliśmy silnik, tym odpowiedzialny za gameplay, był team odpowiedzialny za menusy i jeszcze mieliśmy dział monetyzacyjny. Jakby koniec końców teraz wiemy, że lepiej właśnie mieć jeden team pracujący na określonym produkcie, zwłaszcza żeby mógł się komunikować, bo często było tak, że gameplayowcy robili coś w oderwaniu od menusów i potem trudno było to połączyć, także naprawdę to, co teraz robimy, jak pracujemy interdyscyplinarnych jest o wiele bardziej efektywne, zwłaszcza komunikacyjnie, niż praca właśnie w takich wielkich zespołach, kolosach, gdzie nie do końca to wszystko potem można razem połączyć. Czyli okej, to tak w jednym zdaniu, ty mówisz fajnie, jak się ludzie dogadują i mówisz, że mają tam pewnie sprinty, tak, mówiłaś dwa tygodniowe, a nawet miesięczne, tak, to pierwszy raz słyszę, że miesięczne sprinty u nas. Tak, miesięczne są tygodniowe. Tak, miesięczne są wtedy, kiedy faktycznie nie da rady, że
tak jak mówię, celem ukończenia sprintu jest potencjalnie releasowalny produkt. Także my także działamy w dwutygodniowych, także tutaj też no, taką mamy zachowaną tą ciągłość. Okej, czyli standardowo to zespół się spotyka codziennie, tak, na daily, plus, rozumiem, jakiś tam planning plus retrospektywy na zakończenie tego, tak, dema i ewentualnie retrospektywy. I powiedz w takim razie, zarządza tym, rozumiem, Scrum Master, czyli w tym wypadku ty. I jestem ciekaw jakby, bo ty powiedziałeś, że ten product owner układa backlog, no ale jaka jest w takim razie rola game designera, bo jak rozumiem, on musi jeszcze wymyślić tą grę, czyli co on myśla wcześniej grę, czy to się dzieje po drodze, bo tu mam jakiś taki zgrzyt. Już mówię, jeżeli product owner sobie wymyśli, że chce mieć w grze nową postać, to po prostu umieszcza na backlog nowa postać. I wtedy designer, mając planowanie, wie, że musi... I nie wiem, teraz bardzo dużo kontentu dodajemy nowych postaci w naszej grze i zanim to dojdzie do grafika, oczywiście designer musi przemyśleć, jaka ma to ma być postać, jakie ma mieć unikalne skille, jak ma wyglądać i to później trafia do grafika. Także ten proces jest jakby zachowany, w sensie pomysł, design, grafika, potem idzie to do programisty i do testów. Ale wychodzi to z backlogu, gdzie ludzie sobie podbierają te taski. Także product owner wymyśla, co by chciał mieć za feature'y, które zwiększą wartość produktu, bo to jest takie clue biznesowe. A później już każdy tak naprawdę sobie wie, co do niego należy i powinien to zaprojektować. To, co jest istotne, jeżeli jakieś punkty z backlogu nie są jasne i designer potrzebuje spotkać się z product ownerem, i aby przegadać wizję czy oczekiwania, to jak najbardziej takie spotkania też są robione i gdzieś tam w trakcie sprintu prowadzone. Coś, co powiedziałaś odnośnie ludzie podbierają sobie taski, czyli to tak zabrzmiało, jakby ten zespół był taki bardzo samosterowalny. Czy faktycznie tak jest, że jeżeli jest ten zespół game deweloperski, czy on jest taki, że faktycznie ludzie dość dokładnie wiedzą, co robić i samodzielnie się zgłaszają, żeby rozwiązywać swoje konflikty? A jeśli właśnie jest jakiś spór, na przykład jak rozwiązać, nie wiem, jakąś funkcjonalność, dajmy na to, czy w boksie będzie, nie wiem, 5 rodzajów uderzeń, czy 10, tak? No to jest duże ma znaczenie do tego, jak ten gameplay będzie wyglądał. Kto rozwiązuje taki spór? Czy to jest product owner, czy to jest game designer, czy jeszcze ktoś inny? Jak takie spotkanie wygląda, żeby coś takiego rozstrzygnąć? To może od początku. Może idealistycznie to brzmi, że ludzie sobie sami podbierają, wiedzą dokładnie, co robić, ale faktycznie tak jest, ale zależy to od etapu i projektu, i etapu zespołu, doświadczenia zespołu, jak długo razem ze sobą pracują. Ja mam to szczęście, że w boksie mamy bardzo dużo doświadczonych i programistów, i mamy doświadczonych designerów i testerów, także kiedy wpada coś na backlog i trzeba obgadać dany temat, to wszyscy się udzielają, a też mają poparcie w danych, co może się udać, a co może się nie udać. Jakby decyzję ostateczną w razie jakichkolwiek sporów podejmuje oczywiście product owner, aczkolwiek mamy jakby na bieżąco w zespole jest analityk, typowo koncepcyjnych, jest w stanie rozwiać wątpliwości po prostu zaglądając w liczby. Jeżeli mamy, nie wiem, 15 boostów i się sprzedaje tylko 5, to po co tworzyć kolejne? Może coś trzeba zrobić i przedizajnować. Także fajnie się sprzedaje content z bokserami, to dodawajmy ten content. Także naprawdę, w razie sporów liczby mówią same za siebie, i zaglądamy w analitykę, plus mamy product ownera, który no, najlepiej wie, co dla produktu jest dobre. Okej, okay. Aleksandra, jeszcze chcę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, to rozwiązywanie konfliktów, druga rzecz to analityka.
Ale trzecia rzecz to jakby dokumentacja, bo zakładam, że skoro tworzycie tych gier dość sporo, jako dość duża firma Vivid Games, to jestem bardzo ciekaw, jak wymieniane są dane między zespołami. To znaczy, prawda, wy zdobywacie pewną wiedzę, macie informacje z analityki, macie pewne informacje, co działa. I jestem ciekaw, potem za chwilę produkujecie kolejną grę i kolejną. To znaczy, w jaki sposób tutaj transferowana jest wiedza? Czy to jest tylko ta wiedza w ludziach i przez to, że macie jakieś, rozumiem, komitety, co będzie kolejnego, to się wymieniacie tymi informacjami? Czy jest może jakiś taki, nie wiem, wielka baza, że jest spisywane, co zadziałało, a co nie zadziałało, jakieś dobre praktyki? Jak wygląda transfer wiedzy pomiędzy kolejnymi projektami? Transfer między projektami, tak naprawdę, jeśli chodzi o Vivid, mamy bazę wiedzy, która jest po prostu systemem analitycznym i tam przechowywane są informacje dotyczące wszystkich projektów, czyli jakie wszystkie KPI, retencje, ARPU, konwersje, także funele, jak gracze grają. Także jeżeli designerzy mają ochotę dowiedzieć się czegoś o danej grze, to oczywiście jakby bezpośrednio mogą iść do designera z innego projektu i wtedy na tych dashboardach pod dany produkt dzielą się wiedzą. Okej. A jeszcze jedno chciałem zapytać, no bo telefony to jest bardzo złożona kwestia w kwestii właśnie wydajności, w kwestii wielkości ekranów, szczególnie pewnie w Androidzie, bo no ile w konsolach jest bardzo łatwo, bo mamy kilka typów konsol, określasz, że nie wiem, od PS4, czyli tam Xbox One S to działa. W przypadku komputerów określa się też jakieś tam minimalne wymagania. Natomiast jak to zrobić w przypadku telefonów? Czy to się określa, że nie wiem, od Androida 9 ta gra ma działać? Jak wtedy to się określa, żeby nie było potem zażaleń i opinii na App Store czy na Google Play, hej, no ta gra, nie wiem, laguje, nie działa tak szybko, jakbym chciał, albo może w ogóle nie działa. Tak, jeśli chodzi o gry mobilne, na etapie właśnie soft launchy określamy sobie low endy, medium, urządzenia medium i high-endy. Także tutaj i od kiedy sobie to określimy i mamy tego ten inkrement i sprawdzamy, czy działa. Jest to, tak jak mówisz, na Androidzie jest to strasznie trudne, bo tych device'ów jest mnóstwo, mają różne rozdzielczości, różne systemy operacyjne po prostu o zgrozo. Na iOS jest to dosyć ułatwione, bo po prostu mamy określoną pulę device'ów. Zazwyczaj w firmie też oczywiście mamy wszystkie je dostępne. Także to też jest taki dodatkowy, budżetowy, myślę, ważny aspekt, jeżeli ktoś chce robić gry na urządzenia mobilne, musi zapewnić sobie tą bazę device'ów. Ale jakby odpowiadając najprościej, jeżeli sobie zdefiniujemy urządzenia low-endowe, to tam po prostu musimy wgrać builda i zobaczyć, jak on działa. I oczywiście są to decyzje. Google akurat jest super, bo daje możliwości odcinania poszczególnych device'ów na sklepie. To znaczy, mamy, nie wiem, laguje nam jakiś LG słaby i stwierdzamy, nie, no technicznie nie jesteśmy w stanie polepszyć tego, to po prostu wyłączamy dostępność jego na sklepie. Okay. Niestety on nie iOS, tej gry wtedy, tak? Dokładnie, on jej w ogóle nie widzi, nie zobaczy, nie da jedynki, nie skomentuje, że laguje. Super. Niestety w iOSie nie jest to już takie kolorowe, ponieważ iOS, jak to iOS ma swoje niezrozumiałe i na device'y poprzez system operacyjny. Także teraz chociażby my wspieramy nawet 6 czy 5S, ponieważ one dalej mają systemy operacyjne, których iOS po prostu dalej wspiera i nie możemy ich odciąć, mimo tego, że wiemy, że gra średnio na nich wygląda. Okay. Tak. No tak, to jest wyzwanie, bo Apple jest, no naprawdę ma niezwykłe wsparcie, tak, jeżeli iPhone, tak jak mówisz, 6S, czy nie wiem, czy od siódemki jest w stanie najnowszy system operacyjny zainstalować, no to już jest telefon sprzed 6 lat, tak, więc wiadomo, że
gra, która wymaga dużej mocy na nim, nie zadziała. Okej, Aleksandra, chciałem cię jeszcze zapytać, jak już przeszliśmy przez najpierw część, jak wygląda ten proces od wewnątrz, jaki od zewnątrz, tak, wygląda proces tworzenia gry. Chciałem cię zapytać o coś, co bardzo dużo osób nas pyta, czyli jak wejść do game devu, to znaczy wiele osób myśli, że chciałoby stworzyć pierwszą swoją grę albo zostać programistą, programistką, albo może game designerem, albo UX designerem. Jest sporo w tej chwili tych stanowisk, więc jestem ciekaw, jaka była twoja droga i co byś poleciła innym, może młodszym stażem w game devie osobom, żeby mogły do tego magicznego świata wejść. To jak w magii bywa, ja miałam niezwykłe szczęście i z jednej strony szczęście, z drugiej strony przypadek w ogóle, że trafiłam do game devu. Nie jest tajemnicą i wszyscy wiedzą, że nie jestem graczem i nigdy nie marzyłam o tym, żeby wejść do game devu. Przypadek sprawił, że się tam znalazłam i kocham ten przypadek, także po prostu menadżerskie, widziałam, że jest rekrutacja w Vividzie, wtedy jeszcze na associate producenta, jakby geneza, tak jak mówiłam wcześniej, Box był wielkim projektem podzielonym na kilka zespołów z producentem wtedy jeszcze na czele, nie product ownerem, i miał tych takich swoich podproducentów, czyli associate producentów, i zaaplikowałam. Rzeczy sama to wyszukałam. Los sprawił, że gdzieś jeszcze indziej aplikowałam do IT, tam mnie nie przyjęli, a w Vividzie się udało i jestem po dziś dzień bardzo zadowolona z tej ścieżki kariery. Mhm. A co byś radziła innym? Tak naprawdę, jeśli chodzi o game dev, moim zdaniem po prostu są różne stanowiska, na które aplikujemy. I to o bardzo wąskim zakresie specjalizacji, czyli samo tworzenie gier i programowanie, no to tutaj trzeba, nie chciałabym powiedzieć, wynieść to z mlekiem matki, ale no, trzeba dużo robić i trzeba znać. Ale jest szereg innych pozycji, tak jak na przykład mamy analityków i bardzo dużo ich zatrudniamy. I też sobie chwalę współpracę z ludźmi, którzy nie przychodzą w ogóle ze środowiska game devowego, tylko po prostu ze sprzedaży, z marketingu, i są świetnie na podstawie swoich doświadczeń analizować dane game devowe. Także też, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany game devem, niech wchodzi i niech patrzy na strony studiów deweloperskich i szuka tam swoich kwalifikacji, tak naprawdę. Mamy też takie stanowisko testera, i tutaj też do młodych ludzi oczywiście też, żeby rozwiać ich pobożne życzenia na temat pracy testera, bo to jest coś takiego chyba najczęściej spotykanego, kiedy się rozmawia z młodymi ludźmi. A, chciałbym być testerem, będę sobie grał w gry i to jest moja praca. A niekoniecznie to tak wygląda, ponieważ tester musi być bardzo skrupulatny i sprawdzanie tego samego fragmentu gry po 100 razy dziennie i po prostu weryfikowanie, czy eventy, kiedy tapie, dobrze się wyświetlają w narzędziu do raportowania tych eventów, no to jest bardzo żmudna praca. Ale zachęcam, żeby po prostu patrzeć, jakie są stanowiska obecnie dostępne w game devie. Dużo jest różnego rodzaju akcji typu game jamy, kiedy tam też można iść sprawdzić się i zobaczyć, czy w ogóle to nas pociąga. Fakt, teraz COVID troszeczkę te wszystkie plany takie in-house'owe i bezpośrednie niestety zmienił. Ale z wyjątkiem może programistów, zresztą chyba Weronika tak samo o tym mówiła. Ale poza tym game dev otwarty jest naprawdę na ludzi, na specjalizację. Trzeba mieć tylko chęci do pracy. I też obala mit, żeby do game devu trafić, nie trzeba być graczem.
i mieć super wiedzy. Jest to mile widziane oczywiście, ale nie jest to kryterium wymaganym. Chyba że oczywiście designer to też tutaj jest niezwykle istotny. Słuchajcie, no to dla tych osób, które myślą o wejściu do game devu, to słuchajcie tego, co mówi Aleksandra Sikorska na temat tego, że każdy może, aczkolwiek patrzcie, czy wasze kompetencje pokrywają się z tym, co jest w ogłoszeniach. Przeszliśmy dzisiaj świetną drogę przez to, w jaki sposób wytwarzać gry, tak naprawdę od A do Z, od dema przez soft launch po hard launch, jak je promować, jak je pozycjonować, to wszystko było w kontekście gier mobilnych, a moją gościnią była Aleksandra Sikorska z Vivid Games. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.